7 lipca wspominamy błogosławionego Benedykta XI, papieża. Mikołaj Boccasini urodził się w 1240 roku w Treviso. Według niektórych przekazów jego ojciec był notariuszem. Inne hagiografie podają, że przyszedł na świat w bardzo ubogiej rodzinie. Jego matka była praczką w klasztorze dominikanów. Młodzieniec w roku 1254 wstąpił do nich i wybił się rychło zaletami umysłu i ducha. Studiował teologię i filozofię w Wenecji i Mediolanie, a później przez kilka lat wykładał teologię. Następnie został przeorem klasztoru, a potem prowincjałem dominikanów w Lombardii. Bezpośrednio potem został wybrany generałem zakonu. W czasie kierowania zakonem dużą wagę przykładał do nauki, dbał o rozwój studium, a także o dobre kontakty z klerem diecezjalnym. Bonifacy VIII niebawem obdarzył go najwyższą godnością biskupa Ostii i kardynała. Ceniąc talent dyplomatyczny Mikołaja, powierzył mu trudne pośredniczenie w zawarciu pokoju między królem Francji, Filipem Pięknym, a królem Anglii, Edwardem I. Podobną misję szczęśliwie wypełnił na Węgrzech, gdzie rozegrały się właśnie walki o tron. W latach 1301-1302 był także z misją w Polsce, Serbii i Dalmacji. Kiedy Nogard i kolonowie napadli na papieża w Anagni, uciekli wówczas wszyscy kardynałowie. Pozostał jednak wierny przy papieżu Bonifacym VIII kardynał Mikołaj. Kiedy Nogard uderzył papieża tak silnie, że ten przewrócił się na ziemię, obecny kardynał Mikołaj interweniował w obronie papieża natychmiast, a w jego trzydniowym uwięzieniu niósł mu pociechę. Na szczęście także lud Anagni ujął się za papieżem i zmusił napastników do ucieczki. Kardynał towarzyszył papieżowi w jego triumfalnym powrocie do Rzymu. Rok później, a zatem w roku 1303, to właśnie Mikołaja wybrano papieżem. Niezbyt często się zdarza, że wybór został dokonany, jak w tym przypadku, już w pierwszym głosowaniu. Obrał sobie imię Benedykt, ku czci papieża Bonifacego VIII, który na chrzcie to właśnie imię otrzymał. Postanowił wtedy doprowadzić do zgody pomiędzy potężnym rodem kolonów, a nie mniej potężnym i ambitnym Filipem Pięknym. Odwołał wszystkie klątwy rzucone na Filipa przez poprzednika. Nie dopuścił jednak do zwołania soboru, którego domagał się Filip, aby zmarłego Bonifacego VIII napiętnować publicznie jako intruza na stolicy apostolskiej, a nawet jako heretyka. Jest duże podejrzenie, że Benedykt XI przypłacił tę decyzję życiem, gdyż został otruty. Gdyby to było prawdą, do osobistej świętości wyznawcy dołączył Benedykt XI również palmę męczeństwa. Zdjął także ekskomunikę nadaną przez Bonifacego VIII na dwóch kardynałów z rodu Kolona. Nie przywrócił im jednak godności kardynalskiej ani skonfiskowanych posiadłości, czego się spodziewali, co w konsekwencji doprowadziło do rozruchów w Rzymie. Rzym, rozdzielony walkami między rodami, nie zapewnił papieżowi bezpieczeństwa i spokoju. Benedykt XI w kwietniu 1304 roku przeniósł się więc do Perugii. W czasie swojego pontyfikatu wzmocnił rolę kolegium kardynalskiego, którego rady zasięgał. Benedykt XI był autorem tomu kazań i komentarzy do Ewangelii według świętego Mateusza, psalmów, księgi Hioba i Apokalipsy, które napisał w okresie, kiedy wykładał teologię w Treviso i Genewie. Na stolicy apostolskiej zasiadał niecały rok. Jego ciało znajduje się w pięknym grobowcu w kościele świętego Dominika w Perugii. Kult publiczny Benedykta XI zatwierdził papież Klemens XII w roku 1736. Jego zaś imię wpisał do Martyrologium Rzymskiego pod datą 7 lipca papież Benedykt XIV w 1748 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, błogosławiony Benedykt, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy.
spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki, byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,